Cześć, witam na kanale Zdrowie od Początku. Dzisiaj moje sposoby na kaszel. Zapraszam. Dość rzadko zdarza mi się, że mam kaszel. Pamiętam, że miałam kiedyś w nocy, szczególnie taki wieczorami, uporczywy kaszel, taki duszący, budzący mnie. No, było to bardzo nieprzyjemne i pamiętam, miałam to dawno temu. Natomiast jak już, to czasem boli mnie gardło, mam czasem kaszel i wtedy oczywiście trzeba zadziałać. I co? Po pierwsze goździki. Goździki działają antybakteryjnie, antyseptycznie. Po prostu mają szerokie działanie przeciwbakteryjne. I takie ssanie goździków to też jest fajny sposób, żeby właśnie zamiast gumy do życia stosować goździki, bo świetnie odświeżają, a przy tym dostarczają nam tych fajnych właściwości. I po prostu sobie takie goździki w przerwach, kiedy jem, kiedy piję, no to takie goździki mam w buzi. Oprócz tego zaparzam sobie na parę właśnie z imbiru i z goździka. Dodatkowo szałwia. Szałwia, akurat my w ogrodzie mamy szałwię i jak jest taki sezon, gdzie tą szałwię możemy właśnie ususzyć, to taką naszą piję, takie napary z suszonej szałwii. Natomiast stosuję również te gotowe herbatki. Są również w aptece takie wyciągi z roślin, tam również jest szałwia. I właśnie takim roztworem Salvix? Nie pamiętam. W każdym razie robi się to dość podgrzane, można do tego dodać łyżeczkę octu jabłkowego i właśnie ten wyciąg z tych ziół, z tej szałwii. I takim wyciągiem płucze się gardło. Można właśnie zaparzoną szałwią, dwie torebki do szklanki i właśnie taką szałwią również płukać gardło. Oprócz tego herbatki z szałwii też pić. Jeśli mam taki kaszel, że boli mnie, po prostu tutaj wszystko drapie, to wtedy stosuję taką wymieszaną oliwę z oliwek z sokiem z cytryny, 1:1. Czyli ta sama ilość oliwy i ta sama ilość cytryny, soku z cytryny. Mieszam to w słoiku, żeby się tak połączyło fajnie, zemulgowało. I wtedy takimi łykami piję sobie, szczególnie właśnie po tym kaszlu, żeby mi to i ta oliwa świetnie właśnie tak nawilża, nie wiem, tak łagodzi. Bardzo fajne to jest rozwiązanie. Oprócz tego właśnie opukiwanie, jeśli zalega jakaś wydzielina, można opukiwać, zrobić właśnie z dłoni takie łódeczki i łódeczkami opukiwać plecy. No i oczywiście bańki. Można stosować bańki lecznicze tu poniżej obojczyków, właśnie położyć sobie dwie. Najpierw trochę rozmasować klatkę piersiową i wtedy położyć te dwie bańki. No i później druga strona plecy. Na całych plecach można położyć bańki. Jeśli boicie się w jakich miejscach, to po prostu wzdłuż kręgosłupa spokojnie możecie te bańki położyć i na żebrach. To tam bez żadnych wątpliwości, żebra i okolice okołokręgosłupowe. No i oprócz tego można też nosić niebieski szalik, ponieważ niebieski jest kolorem przeciwbólowym. Koloroterapia również ma udowodnione działanie, także myślę, że można się w tym wspomagać. To są moje sposoby na kaszel. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy macie sposoby, co Wam pomaga, bo na pewno jest bardzo dużo różnych specyfików naturalnych. Nie ma co łapać od razu za chemię. Czekajmy, czekajmy. Próbujmy w naturalny sposób, który jest sprawdzony od lat, poradzić sobie z takimi dolegliwościami, które nie są zbyt ciężkie. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Cześć!